Najważniejsze egzaminy w życiu każdego ucznia rozpoczęte. Testy maturalne dają promocję do przystąpienia na uczelnie wyższe i w dużej mierze decydują o dalszej ścieżce edukacyjnej. 4 maja rozpoczęły egzaminy sprawdzające wiedzę uczniów z języka polskiego. Co roku oprócz zadań zamkniętych uczniowie muszą zmierzyć się z długą formą pracy pisemnej na bazie zadanego w temacie fragmentu lektury. Postanowiliśmy sprawdzić nastawienie przed testem uczniów z Sieradza oraz Łasku. Dziś pierwszy dzień matur. Ilu uczniów przystępuje w drugim liceum ogólnokształcącym do matury? Do matury przystępuje 189 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję, także mają możliwość również pisania matury z języka polskiego. Jaki pani przewiduje temat na języku polskim? No trudno powiedzieć. Wśród uczniów chodzi taki temat jak wesele, dziady, ale zobaczymy. Myślę, że to się dopiero okaże po otrzymaniu arkuszy. Uczniowie są przygotowani? Myślę, że tak. No, przygotowywali się do tej matury 3 lata, także mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani i wszyscy zdadzą maturę. Stresuję się, chociaż stres był większy tydzień temu, teraz już podchodzę do tego bardziej spokojnie, na luzie, bo wiem, że już jakby wszystko, co miałam powtórzyć, powtórzyłam, więc po prostu teraz liczę na szczęście i na spokój, tak, spokój jest najważniejszy w tym momencie. A jakiego tematu się spodziewasz? To znaczy wiem, że wiele osób mówi o setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i że będzie na pewno jakiś temat patriotyczne. Jest stres? Stresik trochę zaczyna wchodzić, ale raczej jestem nastawiony pozytywnie. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani i nie powinno być źle. Czego się spodziewasz na maturze pisemnej? O, nie mam zielonego pojęcia. Obstawiam, no na pewno musi się pojawić któraś z lektur z gwiazdką, ale kompletnie nie mam pojęcia, która to może być. Majówkę odpoczywałeś? Stwierdziłem, że w 3 dni nie nadrobię 3 lat liceum, więc spakowałem się, pojechałem do stajni, ponieważ jeżdżę konno i w ten sposób się relaksuję. A jakie masz plany po maturze? Weterynaria. Chcę spróbować dostać się właśnie na weterynarię. Jeszcze nie wiem, do którego miasta. Stres był przez cały tydzień, ale teraz już chyba jestem pogodzona z losem i już się nie stresuję. Już zeszło wszystko. Czujesz się przygotowana? Raczej tak. No chyba, że będą dziady część trzecia, to wtedy tak zobaczymy. A jakiego tematu się spodziewasz? Spodziewam się jakiegoś patriotycznego. No i te dziady część trzecia właśnie tak jakoś mi się z tyłu głowy tam kotłują. A ostatnie dni jak Ci przebiegły? Uczyłaś się czy odpoczywałaś? Odpoczywałam, no bo majówka w końcu, tak? To już jak się ktoś nauczył wcześniej, no to już ma teraz spokój. No tylko wczoraj już tak, ostatni dzwonek, tak? Najważniejsze rzeczy szybko sobie przekartkować i wszystko. Zapytaliśmy także uczniów o wrażenia tuż po egzaminie. Jak widać, zdania były podzielone. Dziewczyny, jak wrażenia po maturze? Jak Wam poszło? Świetnie. No, była lalka, co było dużym zaskoczeniem, bo każdy obstawiał coś innego, tylko nie lalkę, bo była 2 lata temu. Ale myślę, że temat nie był trudny, bo był całkiem przyjemny i można było znaleźć fajne argumenty. A czy Ciebie coś zaskoczyło? No tak, bo lalkę. Nie spodziewałam się lalki. Jak mówiłam wcześniej, się spodziewałam dziadów części trzeciej. Ale to było bardzo miłe zaskoczenie. Temat był bardzo przyjemny, było tęsknocie. Tęsknota, siła niszcząca czy budująca człowieka. No i było bardzo duże pole do popisu. No chyba jest dobrze. Temat Cię zaskoczył? Zadowolona? Raczej zadowolona. Spodziewałam się czegoś trudniejszego, więc myślę, że będzie dobrze. A coś Cię zaskoczyło? Nie. Znaczy pierwszy tekst może był trochę trudniejszy, ale ogólnie matura w miarę łatwa się wydawała przynajmniej. A jak Twoje nastawienie przed matematyką? Przed matematyką? No może trochę gorzej. Ale no jeszcze mamy weekend do przećwiczenia. Myślę, że nie będzie jakoś wybitnie źle, ale temat był dość wymagający. Matura nie była wybitnie łatwa, ale jakichś wielkich problemów też nie powinna nikomu sprawić, więc jest raczej pozytywnie. A jak nastawienie przed matematyką? Na spokojnie. Matematyka podstawowa nie jest zbyt wymagająca. Wszystkie wzory znajdują się w tablicy, więc jak ktoś czyta ze zrozumieniem, to nie powinien mieć najmniejszych problemów. No nie było aż tak strasznie. Myślałem, że będzie gorzej, ale chyba daliśmy radę, jakoś temat na rozprawce nie był aż tak trudny. Myślę, że dało radę zdać. Ciężko było według mnie określić znaczenie tego i sens tych poleceń. Nie wiem, ja nie przepadam za takimi zadaniami. O wiele lepiej jest
dostać pełne pole do popisu i rozprawkę napisać. Swoimi wrażeniami maturalnymi podzielili się również uczniowie z Łasku. Wszyscy czujemy lekki stres, jak to przed egzaminem. To jest nieodłączna, że tak powiem, to nieodłączny towarzysz każdego egzaminu. W tym roku w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku maturę zdaje 104 abiturientów. No i oczywiście do poszczególnych egzaminów podchodzą jeszcze nasi absolwenci, którzy poprawiają wyniki, ale tegorocznych abiturientów mamy dokładnie 104. No myślę, że są dobrze przygotowani, że dadzą radę. Odbywało się wiele próbnych matur, fakultetów, więc tutaj ja jestem dobrej myśli. Chociaż tak jak powiedziałam, stres nieodłączny. W związku z tym, że jesteśmy na początku sesji egzaminacyjnej, no życzyłabym moim wszystkim uczniom, jak i w ogóle maturzystom tegorocznym, aby te zadania, z którymi się przyjdzie im zmierzyć, były dużo prostsze niż na próbnych maturach, niż te, które wykonywali w szkole. W miarę stabilnie. Myślę, że będzie całkiem okej. Okay. Myślę, że pan Tadeusz może troszkę zaskoczyć, bo to, no tak, taka ciężka dosyć lektura dla mnie. Myślę, że tylko polski jest taką piętą achillesową. Przez majówkę nie byłam zestresowana, chyba zestresowałam się w momencie wejścia do szkoły. Więc ten polski troszeczkę mnie przeraża, w szczególności ustny. Dodatkowo zdaję matematykę, chemię i angielski. Mam zamiar pójścia na Uniwersytet Medyczny na kierunek stomatologii albo techniki stomatologii. A jeśli mi nie wyjdzie, to myślę, że wybiorę Politechnikę Inżynierię Bezpieczeństwa Pracy. Czuję się przygotowana, jeżeli chodzi o inne przedmioty. Myślę, że no bo zdaję jeszcze polski na rozszerzeniu i geografię na rozszerzeniu również. I myślę, że no poświęciłam sporo czasu na powtórki, więc mam nadzieję, że to się opłaci. No, nerwy zawsze trochę są, no zawsze można by było coś więcej przygotować, ja z polskiego jakoś nigdy nie byłem zbyt lotny, liczę na matematykę. No. Z angielskiego dobrze, z polskiego nigdy mi nie szło, więc no, liczę na to 31, nie? Wczoraj byłem bardzo zestresowany, po prostu no, nie zliczę ile hektolitrów melisy wypiłem, natomiast w tej chwili czuję jedynie spokój, bo w sumie jestem humanistą. Polski dla mnie naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Bardziej się obawiam matematyki w poniedziałek, ale bądźmy dobrej myśli. Chciałbym związać swoje życie z dziennikarstwem, tak naprawdę. Natomiast rozpatruję kilka opcji. Albo pójdę na dziennikarstwo, albo dziennikarstwo po angielsku. Gdzieś tam jeszcze przemawia do mnie stosunki międzynarodowe, także zobaczymy. Uważam, że mi dobrze poszło i nie mam prawa się stresować, jest okej. No zdecydowanie, jeżeli chodzi o lalkę, tak, coś tam wiem, coś tam nie wiem, wolałem po prostu wybrać wiersz, czułem się pewniej, no i sądzę, że mi dobrze poszło. No, żeby te 30% chociaż było, no zobaczymy, no, jestem dobry myśli, pozytywne myślenie, ale jak wyjdzie, zobaczymy. Nie było ogólnie stresu jakiegoś wielkiego przed, myślałam, że będzie gorzej. Przed następnymi też jakoś się bardzo nie stresuję, więc myślę, że wszystko dobrze pójdzie. A ja wybrałam rozprawkę jednak na temat lalki. Temat mi się podobał. Myślę, że dobrze poszło, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli chodzi o język, też jakoś się za bardzo nie przejmuję. No wiem, że te próbne szły mi całkiem nieźle, więc nie ma strachu. Nastawiałam się na gorsze lektury. Na szczęście trafiłam dobrze. Była lalka, więc poszło jak na profil matematyczno-fizyczny bardzo dobrze. Matematyki się w sumie nie boję, wiem, że pójdzie mi dobrze. Angielski tak samo, fizyka jednak gorzej. Tutaj będzie trzeba jeszcze trochę popowtarzać, bo materiału jest naprawdę dużo. Zawsze marzyły mi się studia pożarnicze, ale niestety to jest jednak kierunek dla mężczyzn bardziej, więc na pewno znajdę coś na Politechnice. 7 maja maturzyści zmierzyli się z zadaniami z matematyki. Jakie wrażenia im towarzyszyły i jak sobie poradzili, o tym w następnym serwisie informacyjnym.